Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Jestem akurat w swoim pokoju makijażowym, którym już nie jest tak czysto jak było, kiedy robiłam porządki w toaletce na jednym z vlogów. W tle możecie słyszeć odkurzacz, bo Rumba sprząta. A dzisiaj nadszedł dzień przeprowadzki. My w sumie od wczoraj jesteśmy z Kasprem w trakcie przeprowadzki z biura do biura, ponieważ od wczoraj już pakujemy, przewozimy rzeczy, ale stwierdziłam, że dzisiaj będziemy stricte przewozić wszystko docelowo i układać w nowym biurze. Pokrótce, przenieśliśmy się z biura w Dąbrowie do biura obok aktualnego mieszkania, bo jak wiecie, przeprowadziliśmy się z Dąbrowy, no i po prostu mieliśmy kawałek, żeby jeździć do biura. W biurze trzymamy wszystko do ławka, umagazynujemy produkty. Kasper na co dzień w biurze pracuje, więc po prostu chcieliśmy, żeby biuro było niedaleko domu. Udało się znaleźć taki lokal, no i właśnie dzisiaj wszystko przenosimy. Teraz dopiero zauważyłam, na jakim przybliżeniu twarzy nagrywałam. No trudno, mieliście mocne zbliżenie mojej twarzy. Moja cera ostatnio nie jest w idealnym stanie, ostatnio jakoś tak trochę się pogorszyła. Muszę iść na oczyszczanie manualne do Esse, jakoś się umówić na dniach. No ale przeżyjecie to. Każdy czasami ma gorsze dni i każdemu czasami cera nawala, tak jak mi aktualnie. Dobra, lecę. Jadę teraz do biura po odkurzacz. Jedziemy na szybki obiad. Kasper jest już u moich rodziców, a później już do biura nowego urządzać, przenosić i tak dalej. Bardzo lubię tą nutkę, tą piosenkę, którą przed chwilą śpiewałam. Dałam wam tylko urywek, żeby YouTube nie zablokowało mi filmu, bo czasami jak rozpoznę jakąś bardzo popularną, no to faktycznie blokuje, więc wolę tego, wiecie, na to uważać. A teraz już podjechałam pod biuro i lecę po odkurzacz, po taką skrzynkę z narzędziami, którą tam mamy, i po kilka jeszcze rzeczy. Pakuję do samochodu i jadę już do rodziców na obiad. Tak jak wam powiedziałam, Kasper jest już w domu, bo pomagał tacie coś tam nosić właśnie w domu, jakąś kanapę, bo rodzice kupili nową, także Kasper tam już jest z rodzinką, a ja jadę do domu. Ale po drodze jeszcze wstąpię do piekarni, żeby kupić pieczywo, bo mnie rodzice prosili, żebym im kupiła, także jadę. O! Muzyka mi się nagle włączyła, bo telefon mi się połączył z samochodem. Dobra, lecę, bo trochę się w sumie śpieszę. Miałam być 10 minut temu już w domu, ale jakoś mi się przedłużyło. Wyszliśmy z obiadku od rodziców, jeszcze w ogóle mama dzisiaj idzie na urodziny do znajomych, więc udało mi się szybko jeszcze mamę pomalować. Zrobiła mi makijaż wieczorowy i właśnie podjeżdżamy z Kacprem do nowego biura. Cały sprzęt mam już ze sobą. Kacper jedzie, proszę. Aha, ja chciałam pignąć. A ja jeszcze idę po wkrętarkę do samochodu. Idziemy układać w biurze. Fajnie, lubię robić takie przymeblowania. Słuchajcie, Kasper sobie właśnie teraz w swojej kuchni, już tutaj działam, ekspres uruchamiam, mam nowy ekspres, a pokażę wam, jak na razie wygląda biuro. Masa kartonów i tak naprawdę wszystkiego. Nic jeszcze w sumie nie jest ułożone, także tutaj czeka jaszczurka, no ale jest jeszcze sporo, naprawdę sporo pracy, więc bierzemy się do roboty. Kasper będzie za chwilę sam tu ogarniał, a ja jadę do sklepu kupić kilka potrzebnych rzeczy, jakieś wykładziny i tak dalej. Tak. Na pewno haczyk, nie wiem co jeszcze. Ręczniczek, takie pierdółki, no ale ja mniej więcej wiem co kupić. Chyba że szmata jest brudna, czy co? Tak, to jest taka robocza, jak chcesz taką kuchenną, to jeszcze jest jedna nowa. Na dole tutaj. Wyszłam właśnie z biura i tak jak wam powiedziałam, jadę na zakupy. Na zakupy ze mną jedzie Olia, też ma potrzeby do kupienia kilka rzeczy do domu, więc jedziemy razem. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteś pierwszy raz? W Endoparku. Tak, dokładnie. Idziemy najpierw do Teddy'ego, a potem do Iska. Olia, słuchajcie, szuka podstawki do świeczek. Pokażę, jak masz świeczki. Takie. Aha. No i super, to będzie ładnie wyglądało i pasowało. Nie? No do dzwoniczki super. Tak. Ja też fajnie. Tak myślę i bardzo mi się to podoba. I 15 złotych, to jest spoko cena. Tanio! No, lecimy dalej. Byłyśmy już w Teddy, byłyśmy w Action, kupiłyśmy kilka rzeczy. Olia na razie w sumie tylko tą podstawkę, ale ja trochę rzeczy takich środków czystości. A teraz w końcu idziemy do Iska, czyli w sumie do miejsca, gdzie Olia ma nadzieję, że znajdzie już docelowo to, czego szuka. Taką mamy nadzieję i na to liczymy. Prawo chyba? Nie, tam.
Teraz chwila prawdy. Czy coś w mojej Oli się... Dupa? Nic? No to jest akurat słabe. To prawda. Ej, a coś takiego? I na przykład biały płyn do środka? Nie podoba ci się? Z czarnym elementem? Ty masz srebrne ekrany? Mhm. Mam takie... No ja byłam zakochana w tym zestawie. I ja kupiłam z tego to. Mam to, ale ja podajnik mam jakby inne mydło. Kuźwa. No to spoko, pojedziemy jeszcze do Oshon, tak czy siak, bo i tak chcę pojechać do Oshon po ten filtr. To się tam może znaleźć, bo Oshon też jest dużo takich rzeczy. No i niestety Olia nic nie znalazła, co jej się podoba. Jedziemy gdzieś idzie, jedziemy do Oshon. I to w sumie już ostatnia prosta, gdzie możesz znaleźć. Musisz, wchodząc do Oshon, być mniej krytyczna. Ja jestem bardzo wybredna. To prawda. To prawda, ale idziemy dalej. Lecimy teraz do Oshon. Mam mało baterii w aparacie, ale mam nadzieję, że nam starczy na nagranie poszukiwań filtru do filtrowania wody i Oli akcesoriów do łazienki. Jesteśmy? I co, nie ma szarego? Olia nagrywa na drugą kamerę. Ale słuchajcie, nie ma szarego, ale doradzam Oli, że to też będzie wyglądało ładnie, bo Olia pokaże jeszcze raz zdjęcie. Moim zdaniem będzie pasowało tutaj. Co myślicie taki, o tym? Biały dozownik. Moim zdaniem będzie pasował i jest ładny i jest taki masywny, nie jest taki gówno, wiesz, plastikowe. I jeszcze w ogóle jest w promocji. To bierzemy, 24 na 18. A jesteś też na szczoteczki? Tak. No to i to. No i gitarka. Znalazłam filtry, bo tak jak wam mówiłam, kacer potrzebuje do ekspresu wody filtrowanej. Ale my stwierdziliśmy, że właśnie kupimy jakiś filtr i teraz nie wiem, w sumie polecaliście mi głównie Brita. Widzę, że jest Brita za 59 zł i chyba w każdym sklepie dostanę wtedy te wymienne wkłady, także chyba wezmę ten z Brita. I słuchajcie, wczoraj wróciłam z zakupu z Olią, kupiłyśmy te wszystkie rzeczy. Jak przyjechałam tutaj do Kacpra i zobaczyłam, ile jeszcze jest do zrobienia, to po prostu odłożyłam aparat i zajęliśmy się poukładaniem tych rzeczy, ogarnięciem tych rzeczy, wyrzuceniem tego, co jest potrzebne, tego, co nie jest potrzebne. Kacper składał sobie, ma nowe biurko. Naprawdę mieliśmy tyle pracy, że w sumie o godzinie drugiej dopiero skończyliśmy, więc nie nagrywałam tego, bo uważam, że to nie jest ciekawe, ale dzisiaj pokażemy wam już, jak mniej więcej mamy poustawiane i mam nadzieję, że już dzisiaj w sumie się odrobimy z wszystkim, nie? Żeby tutaj ogarnąć tak, trzeba. Musimy. Tak, także taki mamy plan i najpierw musimy sobie tutaj jeszcze raz umyć podłogę, musimy aż podłożyć na koniec w sumie. Na koniec. Nie? Może na koniec, bo wczoraj myłam podłogę z takiego pierwszego kurzu, wiecie, poremontowego. A teraz w sumie już odkurzymy i na czysto umyjemy podłogę i będzie super, ale jesteśmy zadowoleni, naprawdę nie jest fajnie, no nie mamy dużo miejsca, będzie ładnie. Mamy w ogóle teraz super blat do pakowania, patrz, jak wcześniej pakowaliśmy na kartonach, można powiedzieć, lub na ziemi, a teraz mamy specjalny blat, także fajnie. Troszkę poukładaliśmy, ogarnęliśmy co nieco, jedziemy teraz zjeść obiadek z moimi rodzicami, jedziemy na sushi, pierwszy raz do Sosnowca, także zobaczymy, ocenimy, czy jest spoko, czy było smacznie. Mam ci taką tragiczną stylową, w ogóle nic do siebie nie pasuje, ale jest taka stylowa robocza. Głodny? Ja głodny, to na sushi zawsze. Ścigamy się z moimi rodzicami na światła, zobaczcie na netkę, jest dzisiaj kierowcą, zobaczymy, jak szybko ruszy. 3, 2, 1. Ciao. 3. Zobaczcie, jak poleciała. Jak poleciała. Pokaż sobie Anerkę rajdowca. Ja po prostu wyczułam to, że ty za dużo spojrzałeś. Ja się raz przegrałem na światłach z kobietą. Jeszcze z kim? No właśnie. Pojedzone, że tak powiem, i było naprawdę spoko. Moje jedzenie, jedno i drugie, bardzo dobre. Co to pika? A, moje pasy, przepraszam. Proszę bardzo, udokumentowane. Miałam zupę sake jiru, bardzo smaczna, naprawdę bardzo smaczna, i na drugie wzięłam udon z łososiem i również bardzo dobry. Jedyne co do warzywa miałam trochę takie twarde, ale al dente, ale może takie po prostu powinny być, ja wolę jak są ciut miększe, ale wiem, że zdrowe są jak są mniej rozgotowane. A Kacper miał spoko, tatar z łososiem, całkiem spoko, prawda? Tylko nie był i nigiri też było smaczne. Ale tak. Tylko w sakurze jest tak duży tatar tak. Z łososiem. Już Kacper testował w różnych tych suszarniach, że tak powiem, w barach sushi, i właśnie nie byliśmy w suszarni w sumie u Zuzy w Warszawie,
ale tak to naprawdę smacznie wydaje mi się. Katrin dał kawałek, to spróbowałam i faktycznie był smaczny. Nigiri miałeś też dobre podwędzone? Troszkę było, no dobra, było okej, okay. Tylko no ramen Katrin zamówił i niestety był niedobre. W ogóle sushi nazywa się Gurin Sushi. Nie, dla mnie właśnie ten ramen był taki żaden, a ramen powinien mieć jednak smak. On ani nie był jakiś ostry, on był taki kwaśny. On był tak podany, że ciężko było mi to wymieszać. Tak, nie, był w ogóle makaron bardzo rozgotowany. Tak, kurde, słabo. Nie słony. Generalnie jeśli chodzi o całość, jak dla mnie obsługa zajebista. W porównaniu do innych sushi, jak porównujemy do Sakury, to mega. To obsługa... W ogóle jak ładnie podana i zupa i wszystkie... Tak, i bardzo duże porcje, z tym, że na przykład patrz, w Sakurze, jak jest sakajiru, czyli łososiowa... Maluteńka jest. To jest maluteńka, okej. Okay, ale cena jest ta sama. Cena jest ta sama, ale ona nie jest zagęszczona przez kapustę. A tu zobacz, ile miałaś kapusty. A ja lubię, no to mi to pasowało. Ja się zorientowałem dopiero jak to jadłem, bo mi sam smak tej kapusty w zupie przeszkadzał. Pomimo tego, że nie jadłem kapusty, to wiecie, puściła swój sok, nie? Aromat. I zobacz, jak ona była, ile tam było kapusty i zobacz, ile we wszystkim było kapusty. Bo ja się zorientowałem, jak dużo wrzucają... Ja miałem na przykład połowę ramenu, w połowie ramenu miałem kapustę położoną, nie? Wiesz, no kapusta i pliska jest ogólnie... Dobra, okej, ale patrz, jak objętościowo... Mhm, można tak, powiedzieć, nie wiem, czy oszukują specjalnie, czy nie, tak. Ale jak objętościowo jest więcej przez głupią kapustę, tak, ale samej tej, niż jakby miało być mniej. Samej, samego tego wywaru miałam o wiele, wiele więcej niż mam w... O, twój pan kolega. Tak. O wiele miałam więcej, wiesz. Wiem. Dobra, wracamy do biura i w sumie teraz tylko kasjer będzie pokazywał rodzicom swój ekspres. No, pochwalić się chciał kawę. Kawki. Napijem się pochwalić kawę, się chciał właśnie kawką. Nie, że będziemy pokazywać, bo tak to już widzieli może. Jak widzicie, wróciliśmy już do biura i układamy z Katrzem wszystkie papiery. Mamy tego tyle naprawdę, wszelkie umowy, wszelkie papiery z urzędów, z ZUS-ów, innych pierdół. Moje papiery, Katra papiery, jeszcze znaleźliśmy jakieś wyniki badań krwi, jakieś takie zdrowotne, po prostu no sterta papierów. I robimy coś takiego, że po prostu każdy plik papierów opisujemy karteczką. Taką na przykład tutaj i wkładamy osobno do folii. Kacer będzie to przetrzymywał. Także jest godzina 20:47, a jeszcze mamy sporo do przesegregowania. Jeszcze chcemy wszystko poukładać, bo jutro od rana wiercimy. Jutro jest poniedziałek, więc będziemy mogli od rana sobie wiercić, bo dzisiaj w niedzielę nie chcieliśmy po prostu tutaj robić zamieszania sąsiadom. Wiecie, jak to jest. Jak się mieszka w bloku, to trzeba jednak faktycznie uważać na to, w jakich godzinach można wiercić, jakich nie można. To jest akurat minus mieszkania w bloku, bo w domu możesz robić w jakiej chwili chcesz, bo nikt ci tego tam nie zabroni. Ale my wracamy do pracy, bo tak jak mówię, sporo nam jeszcze zostało rzeczy do zrobienia. Uwaga, uwaga, słuchajcie. Na razie nie robimy wam jeszcze całego, tak powiem, room touru biura, ponieważ jeszcze mamy trochę bałagan, ale dziś wezmę łazienkę. Katrza w sumie łazienkę. Ja przepraszam, że wyglądam tak jak wyglądam, ale dawno nie byłem u fryzjera. I na takiej pięknej ścianie w toalecie, no ja wiedziałem, że to będzie pasować. Pasuje, nie? Mhm. Oh yeah. Tu mamy kibelek, mam wiesz zasłaniać, bo jest dość duży. Aha, no to muszę wyjść, no, ale chciałbym to pokazać, zgasiłaś sobie światło. Tu jest mało miejsca, a nie, że ja jestem... Nie, ty jesteś malutki. Tak. A po prostu dobra, nie, łazienka jest. Zobaczcie, tak wygląda łazienka. Naprawdę malutka, jest tylko toaleta i mini umywalka. Lustro, wieszak, cała ściana taka, widzicie, betonowa. Tutaj taka kółeczka. Zagospodarowałam Kacprowi tutaj takie kwiatuszki sztuczne. Taką mini nawet ma z tyłu suszone kwiaty na takiej tablicy. Tak. Tu mam razie czego lakier, bo ma plan zapuścić włosy. Otwierasz do powietrza. Też w ogóle wiecie. Bardzo fajny zapach, taki męski. Tak? Nie wiem, czy czułaś. O, wyciekaj sobie. Nie. Chusteczki mokre w razie W. No i co chcesz tu powiedzieć? Nic, no tutaj jest chodźka. No co chcesz powiedzieć? Gdzie? Aha, no to już przecież pokazywałem. No tak, i powiedz gdzie jeszcze raz. O, przecież wszystko było widać. Tak? No mi się tak wydaje. No musisz teraz wyjść, się znowu nie zmieścimy. Dobra, albo tu. Co? Oh yeah. Albo tu, no. Albo tu pasuje, nie? Lepiej, i będzie w usterku fajnie, możesz te selfiaki robić. Tak zrobimy. I zakryjemy akurat tą brzydką dziurę. Także tu? To no, nie będzie idealnie tak. Prosto.
Tutaj tak. O, no, w sumie to bo nie. To jest w ogóle nie taki typowo architektoniczny beton, tylko to jest taki. Po prostu nie położone są beton bezki. Surowy. Tak jak jest na dole w parkingu. Tak jak jest na dole na parkingu. Nawet kołki jeszcze jakieś wiszą. Okej, okay. I ja tutaj już do was podchodzę. Ja muszę przesunąć. I słuchajcie, już się z wami żegnamy. W tym vlogu już nie będzie pokazanego rumtura biura. Potrzebujemy po prostu jeszcze jednego dnia, żeby tutaj wszystko wyposażyć, a vlogi tak jest już dość długi, więc w kolejnym vlogu, w kolejnej części, że tak powiem część druga przeprowadzki, będziecie mogli zobaczyć, jak sobie po prostu wyposażyliśmy wszystko i jak sobie wszystko urządziliśmy tutaj. Także teraz już się z wami żegnam, bardzo dziękuję za obecność na dzisiejszym vlogu i oczywiście widzimy się w kolejnym. Buziaki, pa!